Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Wiedźmina 2. Widzę, że mam jakieś punkciochy do rozdania i jeden talent, poziom 33. Gdzie by to wpakować? Co ja tu jeszcze mam w ogóle do ogarnięcia? Co tu mamy na końcu? Obrażenia minimalne i maksymalne. Aha, to są mutageny, to nie o to chodzi. Generowanie adrenaliny ciosami miecza, wszystkie odporności i szansa na efekty krytyczne. A czemu nie? Dobra, i tak już jesteśmy całkiem niezłym szermierzem, myślę, więc nie ma co się już przejmować, że coś nam się tutaj złego stanie, chociaż pewnie jeszcze parę razy się zginie, więc zobaczymy. Dobra, chyba tędy mam wejść, no i mam uważać na temerczyków, bo cały czas myślę, że zabiłem Foltesta. O, Rosz nie może im łaskawie powiedzieć. A nie, Rosza tu nie ma przecież. Cześć, Jorwet. Aleś ty, skąd żeś ty, coś ty tu, jak ty żeś tu? Nic nie powiesz? Nic? Nie? Nie odzywamy się do siebie? Okej, nie, to nie. Zamkniesz mi drzwi przed twarzą, prawda? Nie, to nie te drzwi, okej. Dobra, ale tu są temerczycy z tego co... O Jezus Maria. Dobra, jak to robimy? Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili. Prawie już zaklęcie rzuciła. Gnije teraz w redańskim lochu w specjalnych kajdanach. Radowid ma rację. Z Dwimerytu. Nie cacka się z wiedźmami. Już po niej. Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Loch Muin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem, za co ją zamknęli. Trupojadów trochę. Każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Święta racja. Nikt po niej płakał nie będzie. Lochy to odpowiednie miejsce dla Filipy Eilhard. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiją, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się. A w życiu zapomnij. Do cesarskiego łoża mi nie spieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhard. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. No, smocze łuski z tego, co mi wiadomo. Jest szybszy sposób na dostanie się do lochów niż przeprawa przez kanały. Wystarczy dać się aresztować. Zabiorą ci broń i skują kajdanami. Ale faktycznie jest szansa, że trafisz do jednej celi z Filipem. Poradzę sobie. Błądzenie w tunelach zajmie zbyt wiele czasu. W takim razie ruszajmy. Dostanę się do Filipy, a ty przeszukaj jej kwaterę. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy szperając w jej rzeczach. A nie mogę iść z tobą? Przejdź przez kanały lub zwróć uwagę strażników. Ja no nie chcę zwracać uwagi strażników jednak mimo wszystko. Tak tylko powiedziałem. Myślałem, że wiecie, że opcja, gdyby mnie aresztowali, będzie... O, tam nie idziemy. O kurwa! Ale się wystraszyłem. Tu też mieliśmy nie iść. Nie! Geralt, nie mogę biegać. Co jest grane? No nie mogę... Nie mogę się... Nie mogę się ruszyć. Aha, bo ja umarłem. Aha. 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 Okej. Okay. W porządku. W porządku. Nie ma problemu. Ja się nie gniewam, gro. Jak tak chcesz zaczynać dzień, to proszę bardzo. Nie ma sprawy. Ja nie muszę tam, wiecie, żyć czy coś. Właśnie chciałem powiedzieć, żeby tutaj uważać, bo to są gargulce. Tylko nie wiedziałem, że nie będą, że zabronią mi się ruszać w ogóle. Dobra, udało się. Okej, bo tu też będą na mnie polować. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. No to dobrze. Nie zabiłem. A to tak w ogóle to jesteście z Nilfgaardu, więc co ci do tego? Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gadło. Dobra. Cyk, to najpierw byśmy się zajęli właśnie tym panem. Geralt, patrz, nawet mamy imiona podobne, gościu. Tu troszeczkę małe obrażenia mu zadaje, niestety. O, dobra, chilluj. Ja mówiłem, że nie będę tutaj umierał za dużo, a tu proszę bardzo, jednak całkiem sporo się zanosi, że będę umierał. Dobra, no tego maga musiałbym załatwić, bo z tymi to już tutaj sobie jakoś poradzę chyba. W miarę. Tylko mag zadaje strasznie duże obrażenia. Musiałbym się jakoś do niego, o właśnie, dostać i na przykład jakieś ciosy kończące czy coś. O, no ciekawe, maga nie załatwiłem ciosem kończącym, ale... No dawaj Geralt, doskocz do niego, przecież on już jest na wykończeniu. Ale zadałem mu całkiem spore obrażenia. Tylko żeby on mi zaraz nie zadał całkiem sporych obrażeń. Dobra, niech ci ta tarcza zejdzie, ja cię przewrócę Ardem i będzie okej.
O, nie przewróciłem go, ale to nic. I tak się udało. Nie, chowaj, chowaj, chowaj. Dobra, coś ty tam miałeś. List gończy, no oczywiście, że list gończy. Dobra, coś tu jeszcze? Nie. Ale kurde, ja z Jorvetem to chciałem się przejść do tego. Domu Filipy, bo ja tam muszę wejść. Przejść przez kanały do uwięzionej Filipy lub zwróć uwagę strażników. W imię wyższych racji. Chyba, że mogłem wybrać inną opcję dialogową i... No nie, bo i tak było, że idę przez kanały i tyle. Może będzie jeszcze jakaś opcja, żeby się po prostu wybrać do jej domu, bo muszę się tam wybrać, bo potrzebne mi są smocze łuski, żeby stworzyć najmocniejszy pancerz w grze. A tymczasem zaatakowały nas harpie, to tak jakbyśmy nie mieli dość harpi po poprzednim rozdziale. No ale tu jest jeszcze takie malutkie miejsce, w którym one się odradzają i ewentualnie jakieś pióra czy coś jeszcze można z nich sobie tutaj zebrać. No dobra, to jesteśmy w Lokmuin w takim razie. Kłaniam się. No ja również. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy coś tu się będzie jeszcze działo ciekawego? Z kimś tu można pogadać, coś teges. Tu się coś dzieje. Ale co tu się dzieje? Teraz mi to mówicie? Nie pracuję z czarodziejkami. Wycofuję się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy i zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Co tu jest grane? Co się dzieje? To nie jest tych dwóch z pierwszego, znaczy z Flotsam, co oni mi dali. Geralt, co za spotkanie! No właśnie. Możemy porozmawiać. Ja miałem testować jakiś tam ich preparat, nie? Sądziłem, że się jeszcze spotkamy. A już na pewno nie tutaj. Lokmuin to intrygujące miejsce, zwłaszcza dla naukowców. Ja się zastanawiałem, czy... Potrzebujemy kogoś do ochrony ekspedycji. Czy jeszcze coś będziemy mieć z nimi do czynienia. Co to za ekspedycja? Co to za ekspedycja? Mamy niezbite dowody, że w Lokmuin znajduje się pracownia Ebdarcheny i potrzebujemy zbrojnego do ochrony przed plugastwem w kanałach. Szczegóły przedstawi ci nasza mocodawczyni. Okej. Co to za czarodziejka? Znam się na potworach i czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz się do nas dołączyć, nie możemy ci zdradzić jej imienia. Okej. W takim razie miło się gawędziło. Cynthia. Nazywa się Cynthia. Powinienem ją... No właśnie, powinienem ją znać? A to ta! Właśnie coś mi dzwoniło. No dobra, wiem, że to ta, Gron, już weź mi te cycki. Wiesz, żebym miał coś przeciwko, ale jednak tak jak się nagrywa, to różnie, nie? Dobra, ten eliksir jeszcze, o tym sobie zagadajmy. Oczywiście. Jak idzie eksperyment? Były jakieś efekty uboczne? Albo jakieś interakcje z innymi specyfikami? Jak piję wódkę, to na języku rosną mi włosy. Paskudne. Co Derhena robił w tym mieście? Wszyscy słyszeli o jego klątwie tysiąca dżinów, ale mało kto wie, że tysiąc badał dżinów? Historię Lokmuin. Interesował go zwłaszcza upadek wranów. W swoich pamiętnikach umieścił wzmiankę o pozostawionych tu archiwach. Namierzyliśmy jego pracownię. Wy? Tak właściwie to czarodziejka. Ale to my wiemy wszystko o Ebdarchenie. Doktoryzowałem się z Ebdarcheny. Droga do pracowni prowadzi... Co ty robiłeś z Ebdarcheny, to mnie to nie interesuje. Jak się doktoryzowałeś, to się doktoryzowałeś. Dobra, pójdę z wami. Bo to zawsze jest kwestior jakiś. Skąd wyruszamy? Uzyskaliśmy dostęp do dawnej krypty magów. Znajduje się pod tą wieżą. Nasi towarzysze już na nas czekają. Dodam tylko, że jest to quest... obecny najwyraźniej, tylko jeśli obierzemy drugie Jorveta i kompletnie go nie pamiętam, więc bardzo fajnie będzie go zrobić. Ale to na razie sobie damy spokój. Dobra, tu widzę, że są handlarze, więc ja bym bardzo chętnie się dowiedział, co mają w swoim inwentarzu, bo będę potrzebował materiałów na zrobienie tej najlepszej zbroi. Egzamin? To tajemnica, więc nawet nie wiem, jak się przygotować. Na wszelki wypadek wkuwam wszystko po trochu. Powodzenia. No ale tak to jest z egzaminami, nie? Przecież ciągle jestem studentką, co nie? Każdy grosz się przyda. Dobra, o, fryzurę możemy zmienić. Zbieram informacje na temat dzikiego gonu.
Pomożesz mi? Dziki Gon, pędzący po niebie orszak upiorów dosiadających szkielety koni. Jego istnienie nie zostało dotychczas potwierdzone, jednakowoż nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. Jednakowoż? No, tak. Tyle przynajmniej zapamiętałam z wykładów. Okej. Pohandlujmy. Dobra, co ty tam masz ciekawego? Diamentowy pył, oleje, skóra, sukno. No to podejrzewam, że jest znowu jakiś minimalny procent szans, że masz na przykład wzmacnianą i ćwiekowaną skórę, więc znowu będzie zabawa z medytowaniem. Niesamowity Lockhart, coś za jeden. Jesteś bardzo nieuważny albo bardzo niegrzeczny. Myślałem, że spotkam kolegów z dawnych lat, pogadam, powspominam, ale wszyscy odwracają głowy i traktują mnie jak powietrze. A czemu jesteś niesamowity? Nie słyszę z uprzejmości. Mnie to mówisz? Wyrzucili mnie z Banart pod byle pretekstem. Widać za często wykonanie. No dobra, to ty będziesz od pokera. Wszyscy o mnie zapomnieli i mam tego dość. Pozbywam się ksiąg i amuletów. Nie chcę mieć już nic wspólnego z czarodziejami. Rzucę okiem, jeśli pozwolisz. A rzucaj nawet parą oczu. No, to dzięki. Jest coś w twoich zbiorach o Dzikim Gonie? Lepiej się tym nie interesuj, bo to jeszcze nikomu na dobre nie wyszło. Zaryzykuję. Muszę wiedzieć, dlaczego orszak upiorów porywa młodych ludzi. Co się z nimi potem dzieje? Wiedza na ten temat nigdy nie została spisana, ale można ją posiąść. No dawaj, jak? Więc chcę ją posiąść. W podziemiach Lok Muin znajduje się miecz, który niegdyś należał do elfa ze świata równoległego. Nikt go nie szukał? Niektórzy magowie nadal go szukają. Miecz jest dobrze ukryty. Powiadają, że ten, kto go posiądzie, zrozumie Dziki Gon. Ale czy to prawda? Przekonamy się. Dobra, pohandlujmy. Co ty tu masz znowuż z kolei? Runy, skóra, sukno. O, utwardzona skóra, dobra, to też już troszeczkę lepiej rokuje. Dobra, kogoś tu jeszcze mamy? Tu jest niby jakiś... Aha, ten jest, Braz z Banart. Braz z Banart. Pamiętam cię, Stanet. Widywałem cię też w Oxenfurcie. Wygląda na to, że spotykamy się tylko na Elfiej Ziemi. Owszem. Ale rozumiem, że nie sprowadza cię do mnie potrzeba rozmowy o elfich ruinach. No, jesteś rzemieślnikiem, więc... Właściwie to zwracam się do ciebie jako do znawcy broni. Nie jestem znawcą. Jesteś najlepszym miecznikiem spośród czarodziejów. Właściwie to interesują mnie zabytki kultury materialnej innych ras. Będę potrzebował solidnego zabytku kultury materialnej w garści. Rozumiem. Domyślam się, że okoliczności naglą. No, troszeczkę. Interesuje mnie Dziki Gon. Możesz mi pomóc? Nie. Ptaki to nie moja specjalność. Aha, dobra, ptaki. Okej, okay. nie wiesz, o co chodzi. Dobra, pohandlujmy. No, on będzie miał te schematy, wiadomo. Buty bratobójcy. I właśnie do czegoś potrzebuje kuźwa smoczych łusek. A, gargulce jeszcze są, no tak, zapomniałem o gargulcach. Podejrzewam, że do pancerza. Smocze łuski, nie czasem, utwardzona skóra, solidne sukno, dratwa, ślina harpi, pióra harpi, nie, ale do czegoś tam są potrzebne. I właśnie będzie problem, żeby je zdobyć, bo chyba będę musiał podjąć nie taką decyzję, jak chcę podjąć zgodnie z moim sumieniem, chociaż na razie nigdzie nie ma. A nie, no są potrzebne na bank, przecież pamiętam. No właśnie, smocze łuski. I język trolla, o, dobrze, że mam. Ale język trolla jest do kupienia. Smocze łuski niestety kuźwa nie. Dobra, czy z kimś tu jeszcze można? Tablicę można sobie przeczytać. Zlecenie na gargulce. Niech stanie się powszechnie wiadomo, że zebrani w Lok Muin czarodzieje poszukują śmiałka, który pozbędzie się z miasta gargulców. Istoty te stały się zagrożeniem dla przybywających na obrady gości. Przy to należy je usunąć dowolnym, skutecznym sposobem. Na śmiałków, którzy podejmą się zlecenia, czeka nagroda do odebrania uczcigodnego Brasa z Banart oraz wdzięczność bractwa. Wyzwanie mocarnego Numy. Mocarny Numa rzuca wyzwanie. Mocarny Numa, największy siłacz świata, wyzywa śmiałków. Przekonaj się, czy twoje ramię wytrwa w pojedynku z Numą dłużej niż kilka sekund i czy twoja dłoń zostanie zgruchotana. Przyjdź na centralny plac, w mieście przyjmij wyzwanie. Elegancja nigdy nie wychodzi z mody, wszyscy dobrze wiemy, jak ważny jest wygląd, bla bla bla, Felicia Cori. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Tu z kimś można pogadać. Ale z kim? No, to są jakieś dwie ikonki. No tu mogę sobie... Szanowanie. Za trafny komplement, dziękuję. Witam. Tu mogę sobie wybierać ze skrzynki moje przedmioty. Nie taki to ogień.
Wieczny ogień oznacza światło prawdy, żar prawdziwej wspólnoty. No, wieczny tylko ogień, to my jeszcze poznamy w Wiedźminie 3. Tylko pod tym znakiem, gromadnie paląc wiedźmy, rodak jest rodakiem. Dobra, handlujmy i skorzystać ze schowka, ale na razie nie chcę. Dobra, teraz tak, z tobą bym chciał jeszcze. O gargulcach. Powiedz mi, co wiesz o gargulcach, które was niepokoją. Gargulce są sługami magów, którzy niegdyś zamieszkiwali Lokmuin. Magowie odeszli, ale gargulce zostały i nadal są zabójcze. Na szczęście pilnują tylko niektórych dzielnic. Niestety, trudno się tam dostać. Dobra, ale ktoś ma jeszcze... Nie, nie wykonuj dla mnie przedmiotu. Ktoś ma, tylko nie wiem kto. Księgi o gargulcach. O, nie, właśnie, to o to chodzi, o runy mocy. Ja muszę je sobie wszystkie kupić, bo one mi będą potrzebne, żeby zrobić questa z gargulcami właśnie. No dobra. To w sumie, jeśli chodzi chyba o pozbieranie questów, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Oczywiście, no, quest główny, główny quest z Filippą zostawimy sobie na sam koniec. Ja się tu jeszcze gdzieś tylko przejdę, rozejrzę, czy czegoś tutaj nie omijam, czegoś tu nie ma ciekawego do znalezienia, czy czasem jakiś quest albo coś takiego, z racji, że gram po stronie Jorveta, a dawno tego nie robiłem, więc być może coś tu się gdzieś czai. Ale wydaje mi się, że nie. No to co? No to mamy mistrz pokera, mistrz siłowania na rękę, gargulce, to zadanie z tymi podziemiami, które chyba sobie zaraz zaczniemy, bo aż jestem go ciekaw. Dobra, no tu jest dużo handlarzy. Ale czy dostanę jakieś questa od kogokolwiek? Jesteś spragniony albo głodny? Częstuj się, proszę. No, ty pewnie masz... No właśnie, nic ciekawego. Cześć. Hej. Co słychać? Jak się masz? W porządku. A ty? Olena? A ty wyglądasz jak ten, Sheila. Okej, okay, później poszukam poziomu waszego IQ w okolicy moich stóp. Dobra, Falas. Witaj. Przyszedłeś na przedstawienie? Odwołany do odwołania. Przerzuciliśmy odwołany do odwołania, spoko. No więc jakie usługi świadczysz? Kiedyś byłem niezłym miecznikiem. O! A przynajmniej zapowiadałem się na takiego. Przyszedł pogrom, zabrał warsztat, ale fach w rękach został. W zasadzie wolę połykać ostrza niż je klepać, ale żona boi się. Pozdrowienia dla żony. Sam ją pozdrów. To Ilona, elfka z brodą. O, z brodą, fajnie. Jak się żyje z brodatą elfką? Normalnie. Nie zabieramy roboty do domu. W domu nie ma brody, czy jak? Przyklejaną ma. Oszustka. Dobra, co ty tutaj masz? O, dobra, to do ciebie będziemy często przychodzić, coś mi się zdaje. Po materiały. Przygotujcie się do ostatniej lekcji. To ty, Ilona, elfka z brodą, a wcale nie masz brody. Ilona, elfka z brodą. Z brodą? Nie bądź dzieckiem. Przyjechaliśmy na występy, ale tutaj dzieją się takie cyrki, że nikt nas nie ogląda. Więc realizujemy plan B, czyli handel. A co sprzedajesz? Żarcie, świeże. Aha, bardzo dobre. A, to super. Chcesz coś kupić, czy czekasz, aż mi broda wyrośnie? Mogę sam zapłacić za twój występ. 200 orenów. Spieprzaj! Przecież... Za brodę by 200 wypłacił. Pomona! Częstuj się, proszę. Aha, ty też masz. Dobra. Życzę dobrej zabawy. Czyli nic ciekawego. Okej. Okay. No dobra, no to co? Żeby czymś się zająć w tym odcinku, no to pójdziemy w podziemiach. Idziemy do podziemi Lokmuin. Zobaczyć, cóż to za quest, bo ni cholery go... Schemat esencja wody i szkło powiększające. Ciekawe, czy mi się przyda. Szkło powiększające. Dobra, no to ciśniemy w takim razie, zrobić tego questa. Pamiętam, że będzie chyba rozmowa z jakimś dżinem albo innym golemem i będzie można ją spieprzyć, chyba, nie wiem, zobaczymy. Jak to będzie? Tu jeszcze ktoś jest. Aha, tam jest ten mocarny Numa, dobra, tu później się tym będziemy zajmować. Też sobie osobny odcinek weźmiemy na pokera i na siłowanie na rękę i tak dalej. No dobra, to zobaczmy, co tu jest do zrobienia. Tu mogę wejść? Wszedłem. Widzę teraz. Upiory. Okej. Okay. Dobra, coś tu jest do zrobienia. Widzę, jakieś są... Bruksa! Wow, fuck! Tu są Bruksy? Naprawdę? Ej, czekaj.
Ja Ardym rzucam, a ja chciałem ten. Co jest? Aha, bo ja uderzyłem w to coś na ścianie właśnie i umarłem. Ale czemu Geralt obierał za cel te rzeczy na ścianach, to trochę nie wiem. I co tu kurwa Brooksa robi? Ja byłem święcie przekonany, że nie ma Brooks w Wiedźminie 2. Czemu umarłem jak debil? Już drugi raz w tym odcinku. Naprawdę ten pierwszy był taki trochę dziwny i nie do końca z mojej winy. No ale tutaj, no nie wiem czemu Geralt stwierdził, że będzie się nagle, zamiast atakować przeciwników, to będzie się przyklejał do tych. Do tych rzeczy na ścianach. Dobra, to jeszcze raz. I tym razem Ard, znaczy nie Ard, właśnie nie Ard, tylko Quen. I jedziemy. O, no i proszę, jak teraz... Co jest do cholery jasnej? Czemu ja taki wpierdol dostaję od zwykłych upiorów? Dawaj, Geralt, no przecież proszę cię. Serio, taki miecz? Taki sprzęt? Dobry mam miecz w ogóle wyciągnięty? No dobry. I upiory mi wpierdol spuszczają. No to jest po prostu coś... Ja jebie! Naprawdę, dwa upiory mnie zabiły. Ale nie mam dnia dzisiaj po prostu. Ale dobra, nie będę się denerwował. Być może troszeczkę za bardzo na pewniaka podszedłem z racji, że już trzeci akt i już mi nic niby nie podskoczy, ale widzę, że bardzo dużo rzeczy jest jeszcze w stanie mi podskoczyć, więc... więc troszeczkę więcej pokory. Może Quena sobie rzucę, zanim w ogóle przejdę przez ten cholerny ten... przez te cholerne drzwi. Chcę zobaczyć, co tu jest w ogóle grane, bo ja chyba... No ja mam iść niżej, nie? Tych drzwi tu jest w ogóle więcej. Gdzie ja mam iść? Aha, nie mam iść niżej. Aha, to chyba mam iść tam. A tu co jest? Na niższych. A, tu mam iść chyba. Spotkaj się z... Dobra, nie. Ja tam na górze chcę zobaczyć jeszcze. Chwila, czekajcie. Zaraz tam do was przyjdę. Dobra, to tu chyba, nie? Dobra, no tak. Cyk. Quen. Od razu sobie F5 zrobię i wbijamy. I jedziemy. Rezonujący kryształ. Nie uderzaj w to, Geralt! Kurw! W Brooksę na przykład, jakbyś mógł, co? Ja jebie! Czemu on się przypierdala do tych kryształów? Co go to interesuje? Czemu on nie może zabić po prostu upiora i Brooksy? Ja chyba muszę się tutaj po prostu przebić gdzieś tam na te schody niżej i tam spróbować z nimi walczyć, bo tutaj no, się będzie przypierdalał do tych kryształów, które nie wiem czym są nawet, ale ewidentnie robią mi krzywdę i uniemożliwiają skutecznie walkę z przeciwnikami. Czemu nie mam Quena? Przecież zapisywałem się z Quenem. Jeszcze raz. I zostaw, Geralt, te cholerne... Dobra, to ja się chcę skupić na jednym z upiorów i po prostu spróbować go załatwić. Dobra, uciekamy. Udało się. Teraz na Brooksie bym się chciał skupić. Bardzo dziękuję za taką możliwość. Zaraz zdechnę znowu. Świetnie, cudownie wręcz. Dobra, no to na upiorze może z powrotem. Kurwa mać! Naprawdę? Naprawdę nie poradzę sobie z dwoma upiorami. Dobra. Spokojnie. Bez nerwów. Na spokojnie. Chill. No żeby nie te kryształy... Ale w ogóle jakie obrażenia ja zbieram? To są jakieś mocniejsze chyba te upiory. No przecież taki damage to jest niemożliwe aż. Od głupich upiorów. Miecz? Miecz mam dobry, no na bank. To nie o to chodzi. No i pierwsze co, to on się lokuje na tym cholernym kryształku. Dobra, już zdjęli mi Quena. No oczywiście Brooksa mnie musiała dorwać. No Geralt, tnij ich, proszę cię. Dobrze, dobrze, cały czas Quen jest. Tnij. No ciekawe, kto mnie trafił? Może mi ktoś to wytłumaczyć, kto mnie trafił? Zamknij mordę już, bo mnie denerwujesz. Brookso cholerna. Quen, jeszcze raz, to jest ostatni. Zamknij mordę, powiedziałem, a ty Geralt, tnij i mnie nie denerwuj. No w końcu, dziękuję bardzo. God fucking damn it. Dobra, tam jest jeszcze jakieś zejście.
Save, od razu save, bo przecież nie mam zamiaru ryzykować. Esencja śmierci, bardzo dobrze. Z Bruksy nic nie zostało? A, szkoda. Dobra, co my tutaj mamy? Oreny. Aha, i nic poza tym. Dobra, no te kryształy to ja mogę uderzyć i nic mi z tego nie przyjdzie. Tu nic nie ma, dobra. No to spróbujmy. Rezonujący kryształ. No i co? Czy ja obrażenia... O, dobra, zbieram obrażenia. No okej. Nie wiem, może we właściwej kolejności albo coś? No okej, dobra. Na razie to zostawimy. Tutaj widzę, że mogę sobie ardem się przebić. A nie, nie ma... Aha, dobra. Tam coś jest? Nie wiem. Czyli co, jakieś... A mogę na przykład rzucać... Dobra, no jakby się tak rozświetlił trochę, nie? A teraz zgasł, czyli chodzi o właściwą kolejność. Tylko pytanie, czy ten jest pierwszy. Dobra, i ten się rozświetlił. Okej. Jest nieźle. Teraz ten. Nie. Też ten. 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 Nie. Czyli to jest przypadek, że ja zaczynam od tego. Ale to najpierw powinien być ten, a potem ten. Czyli zaczniemy od tego może. Co jest? Ten się w ogóle nie... No, ten się wcale nie ładuje. To też ciekawostka. No, zaczniemy od tego w takim razie. Cyk. Też nie. No, czyli dobrze zaczynam. Czyli najpierw jest ten. Dobra, a jak... No nie, gaśnie. No dobrze, no chyba, że jest jeszcze gdzieś jest jakiś. No ale nie, no widzę, że są cztery tylko. No to... Chyba, że to trzeba dość szybko zrobić? Nie wiem. No to raz. Dwa. Trzy. No i nie. I zgasło. A, dobra, bo jak uderzę ten, to też się rozświetla i się trzyma. No dobra, no to ten i ten. Zgasły. Dobra. Chyba, że igni? Ale nie, wydaje mi się, że nie. Ten. I ten. Dobra, też świecą. To teraz spróbujemy... Ten. Zgasły. To jeszcze raz. Ten. No dalej. Ten. Dobra, świecą cały czas. Chociaż przy tych są latarnie, to może tu chodzi o igni. Walnę ten. Zgasły. Dobra, to czekajcie, spróbujemy tak. Bo przy tych dwóch świecą się lampy. Nie wiem, czy to coś znaczy, czy nie. Ale może je trzeba aktywować igni na przykład. Cyk. 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 Hehehehe. Cyk. Dobra, i co mi to dało? Co my tu mamy teraz? Zapiszemy i lecimy w dół. To pewnie jakieś zło będzie prastare czekać na mnie. Co my tu mamy? Jeden oren. Spoko. Nilfgaardzkie hajdewery. Sukno. Boję się, że tu zginę zaraz. What the fuck? Tu słyszę jakieś chrumkanie i nie podoba mi się to. Oreny. Co to jest? Medalion ostrzega. Zapomniany miecz Wranów. A no tak, bo Wranowie to, to była rasa jaszczuroludzi. Ej, ja coś kojarzę, co tu się będzie działo. Jak zajumam miecz, to będę walczył chyba z jakimś czarownikiem. I on tu będzie na mnie zrzucał meteory, więc to może być dość przerąbana walka, więc damy sobie na razie spokój. A, tu też komuś się umarło i tu też nie mogę... Nie mogę przejść. Dobra, ale to ja bym potrzebował eliksirów na te... na te wygibasy, ale dobra, no to możemy spróbować, no. Robimy sobie F5. Zapomniany miecz Wranów.
No jest jakiś fagas. A, i tak po prostu. Zaczynamy się napierdzielać, tak? Nie Art. Quen. Dobra. No, skubany sobie rzuca też tarczę. To niedobrze. A mi ściąga tarczę. No, nie zadaję mu zbyt dużych obrażeń, ale może dlatego, że mam nie ten miecz też wybrany, to też tak może być. Dobra, na szczęście mam trochę miejsca na takie rzeczy. A nie wiem, czy to była kwestia miecza, czy nie. Ale dobra, no jakoś idzie, tylko podejrzewam, że on zaraz zacznie robić takie wygibasy, że ja tu zginę. No to raczej nie o to chodzi, żebym ja tylko podskakiwał i mu ściągał HP w taki łatwy sposób. On na bank tutaj coś zaraz odstawi. No to mi się wydaje za łatwy pojedynek. Dosyć. Fajnie by było... O właśnie, już coś zaczyna odstawiać tutaj. To co, tam się pojawił? Sprytnie, bo ja tam nie wejdę. I zarzucił mi tu upiorami. Dobra. To nie tak źle jeszcze. O, chyba weszło mi natychmiastowe zabicie. Wow, 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 wow. Wiedziałem, że będzie meteorytami rzucał. Dobrze, coś kojarzyłem. Muszę uważać na to. Mam ten cios kończący. Ja spróbuję na nim go wykorzystać. Nie mogę. Ale lipa. No, nie mogę na nim wykorzystać ciosu kończącego. Znowu uciekł. Ale tym razem tutaj. Ale cały czas mam ten. Dobra. No zdecyduj się. No nie, nie mogę. Ale też obrażeń mu nie zadaję żadnych. Co jest grane? To tak też nie możemy robić, że ja ci obrażeń, kolego, nie mogę zadać. Nie wiem, czy on się uleczył trochę? Dobrze widziałem? Dobra, tarcza, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Lewituje skubany. No i co? Bardzo podobna walka do walki, jakbym grał po stronie Rosza. A, bo ja mam znowu nie ten miecz, bo ja muszę się tutaj z tymi mieczami zmieniać, zapominam. Dobra, czyli jednak stalowy zadaje mu trochę więcej obrażeń niż ten. No i fajnie, jak on by miał smocze łuski na przykład, nie? Ej, ale złaj stamtąd. No bez jaj, teraz, że on tam będzie siedział i go tam nie dorwę. Może go jakoś sprowokuję, żeby zszedł. No kurde, bez jaj, że tak dobrze mi idzie i zrypa... O, dobra, zejdzie? Zejdź, chodź, koleś. Przestań się wygłupiać. No chodź tu, frajerze. Dobra, coś tam cię mogę dźgnąć, więc... No pewnie, wejdź w ścianę jeszcze, zbaguj się całkiem. No dobra, 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 fajnie. Fajnie, że jesteś. Możemy się bić dalej. Taki jakiś nieruchawy się zrobił nagle. Dobra, znowu będzie dłuższy odcinek. God damn it, czy ja nie umiem nagrać tego Wiedźmina po prostu... krótkiego. Mi się zachciało łazić po podziemiu. On w ogóle jest jakiś dziwny. Przestał atakować. Jakby się zbagował troszeczkę chyba. Co ty tam kombinujesz teraz? On cały czas mówi... No nie, zbagował się. Co za typ. No dobra, i rzucił se tarczę. Mi się skończyła. Ja poczekam, aż mi się wigor całkiem odnowi. Żebym mógł sobie trochę więcej rzucać. Spróbuję go... Ardem pyknąć. Może się przewróci. O, i teraz jakoś mu porobić. Dobra, znowu uciekł. Tam, dobra, czyli znowu coś tu będzie przyzywał. I będzie rzucał meteorytami. Dobra, trzy upiory tym razem. Spoko. Dobrze, natychmiastowe zabicie weszło. Oj nie, nie między upiory, nie między upiory, bo to już miałem przed chwilą i to mi nie wyszło na dobre. A czy on robi coś tym upiorom swoim? Chyba trochę tak. Dobra, uciekamy. Nie ma sensu tutaj za bardzo głupio ryzykować.
w walce, tym bardziej, że no nie jest jakaś turbo trudna. Dobra, może się odbaguje teraz i zacznie rzucać tymi fireballami, żebym chociaż miał czego unikać albo coś. Nie, będzie po prostu tak stał i się popisywał. A nie, jednak nie, dobra. Sorry, że zwątpiłem w twoje magiczne... Ale mu ładnie teraz weszło. W twoje magiczne umiejętności już jest jednak git. Szkoda, że nie mogę ciosu kończącego na nie wykonać. Ale no fajnie by było. Dobra, silny cios całkiem fajnie wszedł. O, na plecki jak ładnie zebrał. Dobra, już ucieka. Więc zmieniamy ten. To co, teraz cztery upiory, co? Ale to będzie już ostatni ten? Dobra, upiory też się tam widzę bugują trochę. Ale czy to już będzie ostatni? Wow! Nos mnie swędzi! Czy to będzie jego ostatnia ucieczka? No dawaj, tnij Geralt, tnij dopóki nie spadają meteory. Dobra, teraz trochę uciekniemy sobie, bo tak między trzy się dostać to trochę lipa. Te są jakieś słabsze od tych dwóch z Bruxą, muszę przyznać. Dobra, żartowałem, jednak nie są. A chciałem się podrapać na szybko. Dobra, kłenik. I już wracamy do walki. Oczywiście, że jak się jest intensywnie, to mnie nos swędzi, nie? Nie może być inaczej po prostu. Dobra, ja bym chciał znowu już na plecy. Ej, bo on tu... A! Uciekaj, Geralt. Bo on tu widzę zaczyna... To jest chyba jego ostatnia faza i cały czas mi tutaj sadzi meteorytami. No chodź. Cyk. Dobra, tarcza, rozumiem, jak najbardziej. Kurde, jak fajnie jakbyś ty miał smocze łuski, no ale nie masz, ja wiem, że nie masz, kurde, smoczych łusek, no. Ja wiem, że smocze łuski drogą Jorveta będą wymagać ode mnie podjęcia nie takiej decyzji na zakończenie gry, jakiej bym chciał. A może nie, no może się coś mylę, może się coś zmieniło, może weszły jakieś patche czy coś. Czy on się jeszcze podleczył trochę? No daj już spokój, stary, daj się zabić po prostu. Nie masz już szans, no. Przecież jakbym to teraz w jakiś głupi sposób przegrał, ale bym się wkurzył. No dawaj go, świetnie. Dobra, już nic mi tu na łeb nie spadnie? Nie, dobra. Co jest? No okej, otworzyły się drzwi. Ja mam zapomniany miecz Wranów. Esencja śmierci. Gdzie ten chłop tu leżał? Nic z niego nie zostało, ale lipa. Dobra, to sobie te esencje chociaż pozbieram. Dobra, ten miecz mam? Mam, zobaczmy jego statystyki. Zapomniany miecz Wranów, 50-55, no całkiem niezły. Wigor, zamrożenie, regeneracja żywotności, szansa na natychmiastowe zabicie przeciwnika, to jest stalowy. Okej, no całkiem nieźle. Jakby mi się nie udało zrobić zbroi bratobójcy, bo jeśli, tak jak mówię, jeśli... O kurde, jeszcze was tu więcej. Jeśli wykonanie tej zbroi... O, Bruxy jeszcze, świetnie. A mogę cios kończący? Aha, no to jednak nie zadziałało do końca tak jak chciałem, w sensie... Nie poszło po wszystkich przeciwnikach dookoła. Ale to nic. No, kończąc myśl. Jeśli gra nie pozwoli mi podjąć takiej decyzji, jaką będę chciał podjąć, to nie będę robił tego pancerza. Bo chcę skończyć grę tak jak sobie za... Wow, tu są w ogóle petardy. Chcę skończyć grę tak, jak to sobie założyłem. A nie tak, żeby po prostu skompletować tą zbroję, bo da się na trzeci akt też sobie całkiem ładną zbroję załatwić. Więc no to nie będzie tak, że będę musiał się bujać w tej zbroi do końca. Miecze też, jak widzicie, całkiem niezły. Mam zapomniany miecz Wranów. Można jeszcze dorwać miecz Dzikiego Gonu. Co prawda nie wiem, czy on jest stalowy, czy srebrny. W pewnym momencie miałbym po prostu dwa stalowe. Czy ja tam przejdę do tych? Nie wiem. Ale tu już w każdym razie nie mam nic więcej do zrobienia, więc zaraz sobie przejdziemy przez te
przez te drzwi, ale to nie w tym odcinku, bo już, kurde, przeciągnąłem do 40 minut, ale to nic, przynajmniej sobie jakąś tam fajny boss fight zrobiliśmy. Także na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.